Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek, tygodnia koniec i początek, a ja stwierdziłam, że po długiej przerwie nagram vloga. U nas w Łódzkiem już piękna pogoda, naprawdę bardzo wiosennie, bardzo ładnie, chociaż ja jeszcze do pracy zakładam zimową kurtkę. No ale pięknie jest, naprawdę, zaraz może... Chociaż dzisiaj nie planuję wyjść na dwór, bo mam wolne i zamierzam zrobić dwa obiady. Ale naprawdę musicie przyznać, że nie wiem jak u was, ale u nas już naprawdę wiosna całą parą, pełną parą. Wczoraj trochę padało, ale dzisiaj już jest pięknie, ptaszki śpiewają. W ogóle uwielbiam tą okolicę, uwielbiam to miejsce, właśnie centrum Polski, bo te pogody są takie, wiecie, umiarkowane. Nie są tak jak na Pomorzu, bardzo, bardzo wiatrzyście i bardzo nieprzyjemnie. Albo, wiecie, na Śląsku, natomiast u nas jest fajnie. Tu już, widzicie, możecie zaobserwować nową kostkę położoną. Trochę jest rozgardiasz na podwórku, bo dopiero co panowie po świętach praktycznie skończyli wielkanocnych. Także jeszcze jest wcierana ten piasek, ten... jak on się nazywa? No ten piach w każdym razie pomiędzy te szpary, pomiędzy te płytki. My tu sobie z dzwoneczkiem jesteśmy, tak? Słuchamy sobie Crazy i Paranoję, prawda? Bo Szymoś bardzo lubi piosenki. Ja mu puszczam co jakiś czas, ale on uwielbia dance'ową muzykę. Co? Chcesz zakryć rączki? Zimno ci w rączki? Nie chyba. Opa, tak, już biorę, tylko już ciocia się pożegna, bo bateria pada, wiesz? Podłączę baterię i zaraz wrócimy do widzów. Zrób papa ładnie. Papa, do później. W związku z tym, że telefon mój się ładuje, to pokażę wam, co robię na obiad. Nagrywam telefonem, bo aparat się ładuje. Nie wiem, czy powiedziałam telefon, czy aparat, ale nieważne. Dzisiaj robię zupę, kartoflankę, słuchajcie, na takim... tu mam już takie skrzydełko w zasadzie z indyka. Tu mam też warzywa, włoszczyznę już wyciągnęłam, bo już mi się za 2 godziny bulion gotował. Co tu jeszcze jest? Ziemniaki pokrojone w kostkę, nie widać, bo są na dole. Tu jest też seler, dwa nawet kawałki selera. Czekajcie, pokażę wam ziemniaki, żeby nie było, że jestem gołosłowna. O, są ziemniaki. I my zawsze robimy taki 5-litrowy duży gar, bo to wiecie, dla 6 osób dorosłych plus jeszcze jeden mały, no to jednak tak, bo Szymek z nami je wszystko ogólnie. Czasami niedoprawione rzeczy, czasami doprawione, zależy. Ja tutaj w zasadzie dodałam trochę wegety, ziele angielskie, liść laurowy, na tych składnikach zawsze robię taki bulion. Taką bazę. No a tutaj mam przysmażoną cebulkę z kawałkiem kiełbasy. Ta kiełbasa już tak trochę leżała w lodówce i stwierdziłam, że ją skroję po prostu i dodam do tej kartoflanki. Dajcie znać, czy wy robicie kartoflankę z kiełbasą, czy z boczkiem, czy taką gołą po prostu z kartoflami, czy blendujecie, czy nie. Ja nie zblenduję, bo wiecie, tej zupy będzie bardzo, bardzo dużo. No jednak wiecie co, chyba taką po prostu kartoflankę kartoflową zostawię. Dlaczego kartoflanka? Ano dlatego, że już w dużej mierze moja mama gotuje, jak jest w domu, to gotuje pomidorową, ogórkową, szczawiową, ryżową. Teraz ostatnio moja siostra robiła krupnik, ja też robiłam na początku tygodnia. Także te zupy są ogólnie powielane, jakieś tam żurki, barszczyki i tak dalej. I non stop jeść te same zupy, to tak wiecie jak jest.
Jak macie właśnie jakieś patenty na jakieś zupy nowe, czy tam jakieś takie zmodernizowane przez Was, dajcie mi znać w komentarzu pod filmem, bo ja z tego względu, że właśnie te zupy są tak często robione przez nas, to nie mamy czasami pomysłu i ja kartoflankę robię, bo kartoflanka jest u nas w domu rzadko spotykana, naprawdę bardzo, tak jak bardzo rzadko, tak jak na przykład zupa śledziowa, woda śledziowa, jak zwał, tak zwał. U nas się prawie tego nie robi, więc jak od czasu do czasu wjedzie kartoflanka na obiad, to wszyscy się zajadają ze smakiem, bo jest to taka nowość. Także mam do Was tutaj prośbę, dajcie znać albo zainspirujcie mnie czymś, jakimiś zupami, co dodajecie nawet do tej zupy. Ja sobie zrobię tam po swojemu, nie muszę mieć, wiecie, przepisu od A do Z, tylko z czym na przykład jecie, z jakimi składnikami jecie zupę. No, to by mi było bardzo potrzebne, a jak nie wy, to kto mi pomoże? No przecież, że nikt. Zostałam sama w domu, więc mam chwilę, żeby Wam cokolwiek powiedzieć. Zupa wyszła przepyszna. Tak, moja siostra zawsze zastanawia się, jak Ty to robisz, czym Ty doprawiasz. Jak ja jej mówię, że niczym, tylko solą, pieprzem i takimi ziołami, które są do zupy, czyli ziele angielskie, liść laurowy, pietruszka, koperek, no to w zasadzie niczym nie doprawiam. A mały tak jadł jak oszalały, teraz pojechali na jakieś ćwiczenia, no bo oni tak sobie lubią jeździć na ćwiczenia, teraz zaraz. Zaraz mój tata wraca z pracy, Misiu właśnie wyszedł do pracy, bo dzisiaj teraz ma popołudniówki, już w zasadzie kończy dzisiaj, a ja w związku z tym, że mam chatę jeszcze dla siebie, robię pierogi ruskie. A dlaczego? Ano dlatego u mnie w domu nikt nie robił nigdy pierogów ruskich. Nie pamiętam tak naprawdę, żeby ktokolwiek, czy babcia, czy mama kiedykolwiek robiły pierogi ruskie. U mnie w domu raczej się tych pierogów nie praktykowało, chyba że nikt ich nie lubił, nie jadł za bardzo, to po prostu babcia nie robiła, bo ona tak miała, zresztą moja mama, ja też tak mam, że jak ktoś czegoś nie lubi, to po prostu tego później już nie robimy. No i co? I ja bardzo długo nie znałam smaku ruskich pierogów. Kiedyś pamiętam w pierogarni w Gdańsku chyba, w tej pierogarni, napiszę Wam nazwę, bo nie pamiętam teraz, ale staliśmy chyba za 2 godziny na wejście po prostu. Jak byliśmy w Gdańsku, no i słuchajcie, spróbowałam tych ruskich pierogów i rzeczywiście, wiecie co, wiem już tak naprawdę, za czym ludzie tak bardzo szaleją, jeśli chodzi o ruskie pierogi, bo nie znam osoby, która nie lubiłaby ruskich pierogów. I wszystkie odpowiedzi, jakie pierogi są Twoje najlepsze, to są ruskie. Nawet w mojej ankiecie przy okazji robienia moich pierogów z serem kiedyś zadałam pytanie, jakie są Wasze ulubione pierogi i większość osób wybrało ruskie. Zastanawiałam się właśnie bardzo długo nad tym fenomenem, aż w końcu zaczęłam. Robię farsz, zrobiłam już w zasadzie farsz, nie wiem czy dobrze, jakiś tam przepis wynalazłam w internecie, no bo tak jak mówię, u mnie się tych pierogów nie praktykowało, więc musiałam się czymś podeprzeć. I będę robiła drugi obiad na jutro, a że jutro sobota, a moja mamuśka się troszeczkę gorzej czuje, ale zresztą opowiem Wam później o tym, bo będę później jeszcze trochę chyba sobie, chyba coś nagram na górze już, jak już telefon mi się naładuje, już skończę pierogi, ale tak, drugi obiad na sobotę to pierogi, ja jutro też idę do pracy, więc czasu będzie mniej, praktycznie w ogóle mnie w domu nie będzie. No i tak, i chcę trochę pomóc, wiecie, w rodzince, w domu i w ogóle, no, trzeba trochę, bo to nie ma sensu, ale tak jak mówię,
Zaraz Wam o tym opowiem troszeczkę więcej na górze. Wróciłam już właśnie, zrobiłam pierogi, jeszcze jak mam fajne światła, fajnie słoneczko dzisiaj świeci, jak Wam pokazywałam już, to chciałam usiąść jeszcze i dograć do końca ten filmik, żeby, wiecie, na świeżo to, co chcę Wam powiedzieć, żeby było powiedziane. I nie tak, że wiecie, tu zapomnę, tu jutro, jutro już się wybiję z rytmu, bo jutro mamy znowu coś do zrobienia, ale o tym zaraz. Na początek właśnie chcę Wam też coś powiedzieć, parę słów, gdzie byłam, jak mnie nie było. Okej, już się widzę z Wami face to face, już mogę, możecie już zobaczyć moją twarz, już wiecie, ale czasami łatwiej mi jest nagrywać jakieś rzeczy, jakieś przedmioty, dlatego że czasami, wiecie, no jakoś tak mi jest się ciężko pokazywać. Co chciałam Wam powiedzieć? Nie odzywałam się tak długo, bo chyba ze 3 miesiące. Ostatni filmik, który był, to był z tej mojej przypadłości, która mnie spotkała. Także bardzo też dziękuję Wam za to, że z takimi pięknymi komentarzami się spotkałam w tym filmiku. Również dziękuję za nowych subskrybentów, którzy jeszcze ze mną są, bo chyba 15 osób odpadło. Ale wiecie co, właśnie takie też przerwy weryfikują troszeczkę i może to nie jest wcale złe, że wiecie, nie idę za ciosem, tak jak mi niektórzy mówią, idź za ciosem, nagrywaj filmy, jak ci ilość subskrybentów rośnie, żebyś po prostu też była wyżej pozycjonowana na YouTubie, żeby ci się filmiki fajniej oglądały i tak dalej. Wiecie co, jakoś nie mam parcia. Dla tych wszystkich, którzy chcą, żebym tutaj z nimi była, czy chcą być ze mną, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to są szczere subskrypcje, to są szczerzy ludzie, którzy chcą mnie oglądać, a nie tylko dlatego, że nie wiem, kliknęli, bo spodobał im się, nie wiem, tytuł filmu, czy zainteresowała ich treść jednego filmu, a reszta już nie, i po prostu kliknęli unsubscribe, odsubskrybowali po prostu mój kanał, także no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie troszkę Was jeszcze tutaj zostało, więc bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. No i co robiłam przez te 3 miesiące w zasadzie, jak mnie nie było? Otóż po pierwsze, chyba to najważniejsze, że troszeczkę podupadłam na zdrowiu. Wiecie co, przez 3 miesiące praktycznie, od stycznia można by powiedzieć, 3 razy byłam chora. I to teraz ostatnio byłam chora tak, że dopiero gardło przestało mnie jakkolwiek boleć. Dopiero niedawno, chyba z tydzień temu, a bolało mnie w ogóle 3 tygodnie. Także bardzo długo. Wcześniej to były takie, wiecie, dwutygodniówki i przechodziło, ale za chwilę znowu wracało, bo ja po prostu pracowałam. Natomiast teraz poszłam na tygodniowe zwolnienie, chociaż przed świętami to było wielkanocnymi, wróciłam. Dokładnie wróciłam w środę, święta były znaczy Wielka Sobota była w sobotę, więc tuż przed samymi świętami wróciłam do pracy. Niektórzy mi też nawet mówili, że zostań jeszcze, dlaczego wróciłaś, dlaczego się do końca nie chciałaś wychorować. Po prostu mi się zwolnienie skończyło, przyszłam. Chociaż nie byłam do końca, wiecie, wyleczona, nie byłam do końca, miałam to zaleczone, byłam też po antybiotyku, ale jakoś nie czułam jakiejś potrzeby wielkiej, żeby jeszcze zostać w domu. No to tak, choroby i Mirosława też dopadły i mnie, tutaj moja mama też się słabiej czuje, więc ja przez ten czas też skupiłam się tutaj na naprawdę dużej pomocy, wiecie, w domu. Powiem Wam tak,
jak się mieszka samemu, można sobie samemu po prostu czas dysponować czasem. I nawet w Anglii będąc, miałam tego czasu wolnego dużo, nawet zbyt dużo, że czasami wymyślaliśmy sobie z Mirkiem różnego rodzaju rzeczy do zrobienia. Ja sobie tego YouTube'a wymyśliłam, którego robiłam. I po prostu jakoś to się, wiecie, kręciło. Mirek też miał swoje dodatkowe zajęcia. A teraz, słuchajcie, nie mamy w ogóle czasu na te właśnie dodatkowe zajęcia. Wiadomo, że filmiki trzeba nagrać, trzeba usiąść. A jak jest pełny dom ludzi na dole, no to nawet nie chcesz wkładać ludziom z domu tej kamery w twarz. Dlatego stwierdziłam, że teraz będą bardzo nieregularnie filmy. Będę nagrywała, bo nie chcę zarzucać tego. Nie chcę tego nagrywania rzucać w kąt, bo jak powiedziałam A, to i chcę powiedzieć B. Ale te filmy będą się pojawiały już bardzo... no wtedy, kiedy będę miała czas, o, w ten sposób. Nie chcę Wam nic obiecywać, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie czekać na moje filmy. Treści będą, mam nadzieję, że dla Was interesujące, bo też nie mówiłam o tym nic, ale odkąd zaczęłam pracę, praktycznie od końca września, jak zrezygnowałam z tego sklepu spożywczego, to można powiedzieć, że miałam taki dosyć nieciekawy czas. Może Wam kiedyś o tym powiem coś więcej. Na razie muszę Wam powiedzieć, że no nie było ciekawie, więc też moja psychika trochę tutaj została nadszarpnięta i ucierpiała. I nawet zaczęłam się zastanawiać nad ponowną emigracją z tego tytułu. No, jest to ciężki temat ogólnie. Muszę zastanowić się, jak to ugryźć, żeby Wam powiedzieć, co chcę Wam powiedzieć, żeby jakby konsensus tego wszystkiego zachować. Natomiast nie chcę Wam chyba mówić takich, wiecie, stricte personalnych rzeczy, no bo to wiadomo, wiecie, świat jest mały. Tak, także to się wszystko nawarstwiło, że myślałam o ponownej emigracji, myślałam o tym, że po prostu nie nadaje się do życia w ogóle w tym otoczeniu, w tym kraju, że jest tu nas za dużo, że no to nie powinno tak wyglądać, że po prostu siedzimy sobie wszyscy na kupie, ale dopóki nie pójdziemy na swoje, niestety będziemy musieli jakby jakoś sobie radzić, tak? Wszyscy razem. Nie ma tragedii, ale no, skłamałabym, gdybym powiedziała Wam wszystkim, że jest idealnie, bo wiadomo, że nie jest. Idealnie jest tylko, wiecie, w idealnych miejscach, a to jest życie. Życie nie jest idealne, bo raz się jest na wozie, raz pod wozem. I co jeszcze przez ten czas, jak mnie nie było? Chodziłam na koncerty razem z moim tatą. Chyba wiecie o koncercie Various Max, który był w grudniu. Później w styczniu był koncert chyba Kasi Kowalskiej albo w lutym. Nie, w styczniu. W lutym był Beaty Kozidrak i Bajmu, w zasadzie Bajmu. I na tym koncercie byłam, to było chyba 13 lutego przed walentynkami. Było tak super, niestety nie mogłam niczego nagrywać, bo co chwilę była prośba, żeby nie nagrywać ani nie robić zdjęć. Parę zdjęć mi się dosłownie udało zrobić jakoś po cichaczu, ale panowie ochroniarze bardzo, ale to bardzo pilnowali tego. I od razu, wiecie, startowali do różnych osób, jak zobaczyli, że mają telefony, wiecie, nad głowami, no bo to... było w wytwórni również, więc tam jest klub i tam balkony były, wiecie, po obu stronach, natomiast po środku była, było tylko no, dostania, tak? Więc nad głowami musieli po prostu cykać zdjęcia i jak tylko jakiś ochroniarz zobaczył, to od razu już, wiecie,
to jakby kazał im chować te aparaty. W marcu nie było nic. Nie mieliśmy żadnego koncertu. W kwietniu właśnie mieliśmy jeden koncert. To było przed świętami, po świętach. 13 kwietnia, po świętach wielkanocnych. Był koncert Ani Dąbrowskiej. Wybawiłam się, a właśnie jeszcze na koncercie w Bajmu, wybawiłam się tak, że po prostu masakra. Mieliśmy bardzo dobrą widoczność, byliśmy w drugim rzędzie razem z moim tatą. Dla mojego taty było to spełnienie marzeń, bo on uwielbia Bajm, uwielbia Beatę Kozidrak i w ogóle cały zespół. On w ogóle bardzo lubi patrzeć, jak grają, wiecie, na gitarach i być tak blisko tego wszystkiego. I nie raz, nie dwa powtarza, że to nie jest to samo, co w telewizji, jak ogląda jakieś występy. Tam czujecie po prostu we wnętrznościach tą całą atmosferę, tą całą muzykę, otoczkę, każdy głos i w ogóle. Dla mnie to jest magia, dla mnie to jest bajka. No i właśnie 13 kwietnia byliśmy na koncercie też wytwórni Ani Dąbrowskiej. Byliśmy na balkonie tym razem, czyli na górze, widzieliśmy wszystko, bo zajęliśmy taki balkon przy scenie praktycznie. Byliśmy chyba najbardziej aktywną częścią balkonów, bo był balkon prawy, balkon lewy i my byliśmy na tym prawym, powiedzmy, od sceny. I bardzo fajnie się bawiliśmy, mój tata siedział, ja stałam, bo tam była też możliwość, żeby stać. A że ja musiałam być blisko, no bo jednak widzicie, że mam okulary, noszę okulary i nie widzę wszystkiego, nawet w okularach z tak bardzo, bardzo mocno jak niektórzy bez okularów, no nieważne. W każdym razie mam wadę wzroku, gdzie muszę też być odpowiednio blisko, żeby cokolwiek też móc dobrze widzieć. I ten balkon to był najfajniejsza miejscówka, jaką naprawdę do tej pory mieliśmy. I kto wie, czy po prostu nie będziemy teraz obstawiać balkonów, jak będą jakieś koncerty, które później już zabukujemy, bo teraz mamy koncerty zabukowane, zarezerwowane do czerwca. Tak, ja chyba w październiku już do czerwca zarezerwowałam nam bilety na koncerty i właśnie w tym miesiącu idziemy też jeszcze właśnie jutro, 22 kwietnia, idziemy na koncert Iry. Pewnie będzie super. Byliśmy już raz na koncercie Iry, też na wytwórni właśnie. Tylko to było chyba albo na 30-lecie, albo na 25-lecie zespołu. I naprawdę bardzo fajnie, mój tata też był bardzo zadowolony. Jutro podejrzewam, że też będzie fajnie, jutro będziemy się starali być pierwsi. Będziemy się starali być pod barierkami, jak nam wyjdzie, to zobaczymy. Ja wam też powiem, czy się udało, czy nie, bo będziemy jechać, koncert się zaczyna o 20, a my będziemy jechać o 17, po 17 już do Łodzi. A do Łodzi to jest 15 minut, także to nie jest jakiś tam długi dystans, ale chcemy być odpowiednio wcześniej, żeby móc właśnie sobie, nie wiem, o której będą nas wpuszczali na salę, bo do klubu wpuszczają i tam jest też taki, wiecie, można sobie przy stolikach tam stać i na przykład czegoś się napić czy coś takiego i później dopiero z takiej właśnie sali, czy iść odwiesić kurtki do szatni, czy iść do toalety na przykład i później wpuszczają już na tą salę, taką już tą koncertową i zobaczymy, o której otworzą drzwi, czy godzinę przed, czy trochę wcześniej. No my będziemy chcieli już być wcześniej, bo naszym celem jest właśnie stanąć przy samych barierkach. Tak.
Tak jest plan. Na ewentualnie, tak jak na Bajmie było w drugim rzędzie, ale zobaczymy, jak to się wszystko uda. W maju mamy jeszcze koncert Patrycji Markowskiej w Teatrze Muzycznym, w Teatrze Wielkim w Łodzi, na który idziemy również. I w Teatrze Muzycznym, to jest chyba Ani Wyszkoni w czerwcu, też w Łodzi, w Teatrze Muzycznym, tak, jakoś w połowie czerwca, no chyba tak. I też idziemy i będziemy w drugim rzędzie. Także całkiem fajnie, lubimy bardzo Anię Wyszkoni, tak jak Anię Dąbrowską też bardzo lubię. Oczywiście nie wszystkie piosenki też znałam, bo zatrzymałam się na piosenkach tych takich do filmu, co miała. Ale wiecie, fajnie było sobie posłuchać. Właśnie, ja praktycznie każdą piosenkę, powiedzmy, śpiewałam. No, z wyjątkiem tych piosenek, które no były, wiecie, no w moich, jakby, które pamiętałam, tak? Które znałam teksty, bo niektórzy na przykład piosenkę daną lubią, ale na przykład nie umieją tekstu. I właśnie mnie zastanawia, słuchajcie, to, jak ludzie idą i oni nie znają piosenek. Tak samo było na przykład na Bajmie. Mi się tak przykro zrobiło, widać było, młoda dziewczyna koło mnie stała, oczywiście dwie głowy wyższe ode mnie, ale stała, tam się coś przytulała z tym chłopakiem, a tam były naprawdę, Bajm grał fajne, naprawdę stare kawałki, takie te typowe ballady, wiecie, jezioro, nie Jezioro Marzeń, tylko Rzeka Marzeń, nie, czy Rzeka Snów. Kurde, teraz wiecie co, żeby mnie spaliła, ale U stóp szklanych gór na przykład było, 10 przykazań, moja ukochana piosenka, naprawdę, Małpa i ja, Różowa kula, też moja ukochana piosenka, to wszystko są takie piosenki, wiecie, z tych naprawdę wcześniejszych lat występowania zespołu. I ta dziewczyna, oprócz może Białej Armii chyba, widziałam, że tam coś śpiewała, podśpiewywała sobie po prostu na Białej Armii, bo Biała Armia była w ogóle na bis, to nie znała w ogóle piosenek. I ja się tak zastanawiam, dlaczego, wiecie, no okej, iść na koncert, no ale siedzieć, tak? Albo na Ani Dąbrowskiej. Ja tam szalałam, naprawdę, ruszałam się, wiecie, starałam się nie stać w miejscu. Mój tata nawet, wiecie, kiwał się i jakoś podrygiwał, jak siedział sobie na tym balkonie. Czy tak jak koło niego na przykład tam była para, był facet i dziewczyna. I oni też tam się trochę ruszali, chociaż może nie śpiewali, ale ja to się drę tak, że ja mam wrażenie, że ja chcę tym swoim głosem, tym swoim krzykiem po prostu dotrzeć do tego wokalisty, który jest na scenie, a nie zdaję sobie sprawy, że to paręnaście metrów mnie po prostu od niego dzieli, a się tak drę, że ja mam wrażenie, że o tylko on mnie słyszy. No ale Ania parę razy nam pomachała, bardzo fajnie też. I właśnie ja się starałam, wiecie, też ruszać, starałam się jakoś kiwać i właśnie krzyczeć, czy śpiewać. A takie kobitki starsze siedziały po prostu i tak nic, ani nie... No coś tam się pokiwały, ale ani tych tekstów nie znały. Czy ta młoda dziewczyna Bajmu, przecież wiecie, no Bajm nie, jest nie od dziś tak naprawdę na polskiej scenie muzycznej i wystarczyło tylko się zainteresować tym zespołem, w ogóle iść na koncert, się w ogóle nie interesować danym zespołem czy danym artystą, no to też to jest takie trochę dla mnie takie, no no nie powinno to tak być. Ja wiem, że są różni ludzie i tak naprawdę, a może dostała za darmo te bilety, albo nie wiem, ktoś jej odstąpił i stwierdziła, a Bajm znam, to pójdę, posłucham sobie ich piosenek. A ona, widać, miała takie trochę
kompleksy z tego tytułu, że ona nie zna tych piosenek, bo ona się odwracała do tego chłopaka i tam mu, ja tam nie słyszałam, ale tak jakby pół żartem, pół serio mówiła do niego, że tylko tą piosenkę znam póki co z całego koncertu. Więc no jedną piosenkę na, to było naprawdę ponad połowa koncertu. Więc no widać było, że jej było tak trochę smutno, przykro. Ja nie mam tutaj na to żadnego po prostu wytłumaczenia, nie mam jakiegoś złotego środka czy dobrych rad na to. Ja chodzę na koncerty tych artystów, których cenię, których lubię, których chciałabym zobaczyć na żywo, tak jak na przykład Patrycji Markowskiej. Może Wam coś też opowiem o tym, ale to w następnym filmie, albo już po koncercie, jak będę Wam opowiadała, jak było. W każdym razie, no, lubię i bardzo się cieszę, że teraz tak... że teraz tak się troszeczkę z moim tatą w te koncerty zanurzyliśmy i raz w miesiącu sobie idziemy, bo to jest dla nas taka jedyna rozrywka, jedyna odskocznia. Wiecie, te bilety kosztują tylko 100 zł. To nie jest dużo pieniędzy, porównując, wiecie, też nawet zarobki, które się ma, nawet tą minimalną krajową, że wiecie, ma się... No wiem, że to też nie powinno się też tak porównywać, ale to jest tylko 100 zł tak naprawdę, a wspomnienia zostają Wam do już do końca życia. No i cieszę się, że tak wyszło. Dobra, Boże, kończę, bo gadam już tyle czasu. W każdym razie rok koncertowy, mam nadzieję, że kolejne koncerty również będziemy przeżywać i będziemy się dobrze na nich bawić i że będą jeszcze, bo wiecie, teraz się zaczyna sezon plenerowy. Ja nie bardzo lubię plenerowe koncerty, dlatego że tam może przyjść każdy. I tak naprawdę każdy może, każdy kto nawet nie powinien się w danym miejscu znaleźć. Mój tata raz był napadnięty, bardzo to wszyscy przeżyliśmy i wracał z koncertu właśnie takiego plenerowego w Łodzi i no, został niefajnie potraktowany. Później miał bardzo dużo, ma do dzisiaj tak naprawdę problemy też ze sprawnym poruszaniem się i w ogóle, także no wolimy chuchać też na zimne i wiecie, koncerty klubowe to są koncerty, na które idą osoby, które wydały pieniądze na dany koncert, wydały swoje pieniądze i chcą tą artystkę czy zespół zobaczyć na własne oczy. To nie są osoby przypadkowe, natomiast w takich plenerowych mogą być to przypadkowe osoby i osoby naprawdę z różnych, no ale to wszędzie może być, to wszędzie, to wiecie, nie unikniemy, ale ja nawet lubię bardziej koncerty klubowe, bo tam jest bardziej kameralnie, bardziej ten artysta jest tak na wyciągnięcie ręki niż na takich masywnych, dużych imprezach. No, także tak ja to widzę. Dajcie znać w komentarzu, dajcie też znać właśnie o tych zupach. Taką samą ankietę zostawiłam na Instagramie i również sporo osób do mnie pisze, będę je sukcesywnie, te odpowiedzi będę udostępniała, Wam też odpowiem w kolejnym filmie, jak nie zapomnę, jakie były odpowiedzi w dużej mierze. No i tak, i na ten moment chyba się z Wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję za piękny odbiór tych filmów. Dlaczego noszę chustkę? Dla mnie to już wiecie, chyba do końca życia będzie taki temat trochę, nie to, że bolesny, ale krępujący. O.
I wiecie, jak 1500 razy pod filmikami słyszałam też właśnie, czy widziałam komentarze, że dlaczego noszę chustkę, że wyglądam jak babulinka i w ogóle. No niestety, no tak musi być. Tak musi pozostać na razie, póki jeszcze nic z tym nie, znaczy póki nic nie działa po prostu na to. No i tak może zostać do końca życia, ja się z tym liczę. Dobra, kochani, nie owijam w bawełnę. Mam trochę materiału do obrobienia. Dajcie mi znać, czy lubicie takie filmy właśnie też takie siedziane, gadane. Tutaj, w tym miejscu, bardziej chyba pójdę w takie właśnie siedziane, gadane filmy bardziej niż we vlogi. Bo tutaj naprawdę też czasami nie ma warunków, żeby coś nagrywać. A ja też nie chcę kończyć z YouTube'em, dlatego że nie mam na coś tam warunków i tak dalej. Jak będziemy na swoim, na pewno będę kręciła vlogi i będę stawiała, wiecie, kamerę i będę coś tam gotowała. Także co się odwlecze, to nie ucieczę. Na razie musimy się cieszyć z tego, co jest. Cieszmy się z małych rzeczy, bo jak nie, no to duże nas też nie ucieszą, a duże przed nami, więc trochę jeszcze wytrwałości sobie też tego życzę, bo no ciężko jest czasami, wiecie sami, jak to jest w takim, gdzie jest dużo ludzi po prostu. No ale nieważne. Wiedziały gały, co brały. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Łączcie się ze mną poprzez komentarze. Będzie mi bardzo miło. Buziaki, trzymajcie się cieplutko i do następnego usłyszenia. Pa, pa.